W kwestii wytłumaczenia Costa Wojden z dyrektorowi finansowemu jest, jak gadać ze złotą rybką. No. Mogą budować dodatkową wartość, mogą poszerzać rynki, zmieniać dostawców. To jest najpowszechniejszy KPI dla działu zakupu. KPI czy też cel dla działu zakupów? No to pytanie: To ile tych oszczędności powinno być, żeby było dobrze? Dużo! Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w świecie widzianym Okiem, Okiem Kupca. kupca. Cześć. Dzisiaj o oszczędnościach. No, Panie, a potrzebne komu te oszczędności? Przecież to mówimy o tym przecież, że zakupy to nie tylko oszczędności, to powinna być dodatkowa wartość, którą zakupy wnoszą i cały szereg, cały, cały wachlarz działań, które zakupy w tej chwili powinny przedstawiać. A te oszczędności to tak już powinny być przy okazji. No, temat jest oczywiście zgrany, ale umówmy się, wszyscy macie w KPI oszczędności. To jest najpowszechniejszy KPI dla działu zakupów. KPI, czy też cel dla działu zakupów. No to pytanie, ile tych no, oszczędności. Poczekaj, no bo, no bo to, to, żebyśmy też już uzmysłowili, dlaczego, bo to nie jest tak jakiś, że tak powiem, pręgierz, no bo tak jak jest w sprzedaży sprzedawca. <laughs> Sprzedawca może, sprzedawca może rozbudowywać rynek, nawiązywać relacje z klientami, to tak naprawdę na koniec dnia będzie rozliczany z tego, jaką marżę, jaki obrót przyniesie. Nie tak Dokładnie. samo, zakupy mogą budować dodatkową wartość, mogą poszerzać rynki, zmieniać dostawców, różne rzeczy fajne robić takie pozaoszczędnościowe. Jednak mimo wszystko na koniec dnia zostaną rozliczeni z oszczędności, czyli z tych pieniędzy, które zostają w firmie, nie zostały wydane. No? Tak, jak, jak tych relacji nie zrobi, tych, tych kwestii, no to, to nie no będziemy tak. mieć oszczędności. No to pytanie: to ile tych oszczędności powinno być, żeby było dobrze? Dużo! było? jak najwięcej. Jakby kogoś spytał w firmie. I ktoś poszedł, już dogadał się z dostawcą i przyjdzie do zakupów i powie: To ty jeszcze wynegocjuj 5%, to wtedy będzie dobrze. Hmm. A, za, a kupiec wynegocjował jeszcze 5% i przychodzi do szefa, że mówi: Jeszcze 5% z tego urwi. Bo tak, że szef a... dopiero jest na, na końcu, dopiero się o tym dowiedział, więc sobie myśli, że przed nim to przecież już nikt tego nie negocjował. Więc jak ja teraz przypomnę, wynegocjuj, to tak jak mi mama zawsze mówi: Tylko jedź ostrożnie. No przecież jak mi tego nie powie, to wiadomo, że nie będę jechał. Dlatego mi to musi powiedzieć i tak samo szef, jest. jak przychodzisz, że mówi, jeszcze 5% z tego urwi. A jak spotkasz na kawie finansowego, to ci finansowy powie, bez 30 to mi nie przychodź. I to już po tych pięciu, co po szefie jeszcze wynegocjowałeś. Tak jest. I potem my musimy się tak bawić, że jak pierwsze spotkanie z dostawcą, to doświadczony kupiec wie, nie wyciskaj od razu, zostaw trochę dla szefa i na finansowego. Żarty na bok, według mnie, jak mamy, jak mamy oszczędności, no to trzeba sobie uzmysłowić w stosunku do czego. Kiedy mówimy o oszczędnościach, to trzeba mieć punkt odniesienia oszczędności w stosunku do czego? Jeśli mamy do ceny historycznej, do ceny budżetowej, do cen rynkowych, zebranych na przykład w postępowaniu jakimś nam przetargowym, do aktualnego rozwiązania na przykład, nie wiem, ktoś kupuje korek do butelki i zmienia specyfikację tego korka, że będzie tam mniej plastiku, w związku z czym to już jest inny korek, funkcja została ta sama, ale porównujemy cenę do ceny jednego i drugiego korka, w związku z czym powiedzmy, że mamy jakieś tam inżynierię wartości i specyfikacja może być punktem odniesienia terminy płatności, i tak, dalej, I tak dalej. Tych punktów odniesienia możemy wymieniać. Kilka, kilkanaście moglibyśmy uzbierać. W dobrych procedurach rozliczania oszczędności jest do kilkunastu. Natomiast, jeżeli mówimy o oszczędności, cena do ceny tegoroczna do zeszłego roku, no to w moim, według mojego doświadczenia 1 do 1,5% to jest tyle, co możemy rok do roku uzyskać w normalnym roku. W normalnym roku, czyli w takim, gdzie inflacja jest do 2%. Równolegle do płaskowyżu. Równolegle do płaskowyżu, bo jak mamy takie lata, jak mieliśmy ostatnio, gdzie inflacja jest 10-15, no to wówczas uzyskać 1% oszczędności rok do roku przy rosnących cenach, no to to jest nie do zrobienia. I wtedy nam się pojawia magiczny cost avoidance. No właśnie, no bo warto rozróżnić, czym są oszczędności, czym jest cost savings, a czym jest... Nieponoszenie kosztów, nie ponoszenie hmm. kosztów, bo nie ponoszenie kosztów inaczej. Oszczędności widać w rachunku zysków strat, nie? widać w sprawozdaniu finansowym. Natomiast tego omijęcia kosztów, cost avoidance, nie będzie widać. To jest tak trochę jakbyś chciał zasadzić sobie w ogrodzie tulipany. No i weźmiesz te cebulki, sadzić cały dzień, sadzisz, sadzisz, sadzisz. Urobiony jesteś po kokardę masz już serdecznie dość, a żona ci przyjdzie i powie, no ale co, co ty tu robiłeś cały dzień, przy tym w ogóle efektu nie widać, nie? a ten efekt tych tulipanów dopiero będzie widać za pół roku. Jak no ten, chyba, że jak następnego dnia syn trawę kosił i yes. to wtedy nie będzie, bo nie, nie widział, że tata tam posadził tulipany. Może tak, natomiast Może czas od tej roboty wykonanej do efektów jest niesumiernie długi, i on nie jest widoczny od razu, i jego się nie da dotknąć od razu. Nie więc, no okej, okay, to czym jest to pominięcie kosztów? Ale no właśnie nie To unikanie kosztów, to jest bardzo duża część naszych oszczędności, które my generujemy. Czyli i tego nie widać w rachunku zysków i strat, ale nie widać tego właśnie dlatego, że to zrobiliśmy. Czyli jeżeli na przykład dostajesz podwyżkę, nie wiem, z 10 na 15, a tobie udaje się kupić za 12, czyli te trzy urwałeś z tych ofert rynkowych, powiedzmy, że wszystkie oferty rynkowe, które zbierasz, są w okolicy 15, a ty to kupisz za 12 to chociaż rok temu to kupowałem po 10, to i tak te trzy zaraportuję jako unikanie kosztów, czyli cost avoidance, no bo jednak tą pracę musiałem wykonać. I to też raportujemy jako oszczędność. I w momencie, kiedy my raportujemy tego typu oszczędności, właśnie unikanie kosztów wynikających z naszej pracy, bo przecież samo się nie zdenegocjowało z 15 na 12, to niejednokrotnie długie tygodnie przygotowań, żeby takie negocjacje przeprowadzić i taki efekt uzyskać. To Samo się to nie zrobiło i my to też raportujemy. Jeżeli raportujemy te rzeczy, no to wówczas spokojnie 4, 5, 6% rocznie jesteśmy w stanie rok do roku oszczędności zrealizować. Przy czym, jeszcze raz podkreślam, to będą zarówno te twarde oszczędności, czy na przykład cena do ceny lub do ceny budżetowej, cena, cena do zeszłorocznej ceny lub do, do ceny budżetowej, jak i właśnie te wszystkie aspekty, gdzie unikamy wydatków. Jak unikamy wydatków, Łukasz? No, właśnie, to jest takie też trochę rola złego policjanta zakupów, niestety, ale no jest to część naszej pracy. Uniknąć wydatku można po prostu go nie ponosząc. Czyli jeżeli my znajdziemy obszar w, w naszej firmie, w którym jest ponoszony wydatek, w którym jest dokonywany zakup, a my widzimy, że on jest zupełnie niepotrzebny, że albo można go czymś innym zastąpić, albo można go skonsolidować, albo po prostu można tych pieniędzy nie wydać, mm. to naszą rolą jest, żeby przekonać... Hola, hola. Albo... <śmiech> <Badamy> <śmiech> Stop! Przepraszam, ale nie wydałem, nie wydałem zgody na ten zakup. <laughs> Przecież może pan jeździć w Fiatem Pandą. Nie, 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 nie przyjmiemy panu tego zapotrzebowania A ja. i co pan nam zrobisz? A komu to potrzebne? A na <gryst> co? A na co, po co? No więc to też jest taka, taka rola y, y, zakupu, w której, w której możemy wykazać oszczędności poprzez niewydanie y, nie tych pieniędzy. To jest trudne, bo to się będzie wiązało z buntem naszego partnera wewnętrznego, który powie, ale ja to potrzebuję tak czy inaczej. No, my mu pokażemy, że po... nie potrzebuje. <grym> Dało się? Ale faktycznie warto się... To tak będziesz, Ale za to finansowy cię poklepię po plecach ja to już się dużo, a to dużo dla mnie znaczy. Ale przyjaciół w firmie mieć nie będziesz. No. <grym> <grym> okej. Okay. Jacek, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W jaki sposób decydentom, szczególnie tym finansowym, wytłumaczyć, że cost avoidance to jednak jest ta wartość dodana, którą wnosimy i że to jednak jest oszczędność, bo dyrektor finansowy nie widzi tego w tabelce i mówi nie zrobiłeś oszczędności. Mm -hmm. No to, to w kwestii wytłumaczenia cost avoidance dyrektorowi finansowemu jest jak gadać ze złotą rybką. On Wytłumaczysz? o, wiem, dobre, faktycznie, to, że uniknęliśmy tego wydatku, faktycznie, dzięki temu nie ma tego w rachunku zysku, bo byłoby to niefortunnie po złej stronie. I mówi, dobre, to wiem, o co chodzi, to się, to się podoba. I gwarantuję ci, za trzy miesiące będziesz gadał z dyrektorem finansowym i będzie ta sama historia. Będziesz od nowa tłumaczył i on znowu będzie tak samo zdziwiony. O, to dobre, to dobre, podoba mi się, tak? Możecie to raportować. Zapomina, jak ze złotą rybką. Costa avoidance dla zarządu, to jest jakbyś gadał ze złotą rybką. No, więc to, to jest taka... Tłumaczyć to trzeba w sposób ciągły. Może odpowiedzę na pytanie wprost, trzeba to tłumaczyć w sposób ciągły i trzeba się na to przygotować. Najlepiej napisać to w procedurze, którą zarząd podpisze, a potem i tak nie będzie pewne że to podpisał, więc i tak to będziesz tłumaczyć jeszcze raz, ale spoko, tak to właśnie działa. Dlatego to pytam, bo kupcy cierpliwości to nie tylko u was tak jest, że wy musicie tłumaczyć, to wszędzie nie. tak jest. Także. Norma. Wszystko w normie. Tak jest. No dobrze, dziękujemy w takim razie za dzisiejszy odcinek. Pełen oszczędności. Oszczędziliśmy trochę nawet na czasie względem innych odcinków. Bardzo mnie to cieszy. Możemy zaraz pić kawkę. Możemy wypić kawkę, pogadamy sobie i będziemy szukać, czego można nie wydać w takim układzie, żeby mieć wielu nieprzyjaciół w zakupach. <laughs> Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie oszczędności, chcecie dopytać albo podyskutować, zapraszamy Was do komentarzy. Podyskutujmy, jak to u Was wygląda. Być może wy macie jakieś sposoby na, na, na pokazywanie oszczędności w taki sposób, którego my tutaj nie przedstawiliśmy, z miłą chęcią się do tego odniesiemy. I na nowy tydzień wszystkiego dobrego dla Was. Do zobaczenia. Dużych oszczędności Duży Wam życzymy, dużo, 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 wielu sukcesów. I żeby Costa Voidens było rozumiane przynajmniej na jeden kwartał przez Waszych decydentów. Do zobaczenia w dobra. świecie. Widzianym okiem Kupca. Cześć. Cześć.